bowiem mandat społeczny do reformowania różnych rzeczy, między innymi też wymiaru sprawiedliwości. W tym momencie mamy taką sytuację, że pojawiają się jakieś głosy, które z zewnątrz mogą po prostu wyglądać jak, mówiąc delikatnie, nieporządek wewnętrzny. Więc pytanie, czy nie należałoby tych spraw po prostu załatwiać, już mówiąc bardzo prosto, we własnym domu, panowie? Panie redaktor, pamięta pani okładkę wprost, na której był niekwestionowany lider Zjednoczonego Obozu Prawicy, pan prezes Kaczyński, to było w 2014, na tej okładce było: poruszymy niebo i ziemię, pójdziemy do całej Europy, uderzymy do wszystkich ciał, ponieważ sfałszowano wybory. Niech pan tu zaprosi jeszcze raz Ryszarda Czarneckiego, który od 4 lat chodzi, opowiada każdemu, kto chce słuchać, że opozycja w Polsce jest zdradziecka i bawi się w targowice. Co robił w Parlamencie Europejskim w 2014 roku, jak wielkim głosem krzyczał, że wzywał instytucje europejskie do interwencji w związku ze sfałszowaniem wyborów samorządowych? Pani ale czy my nie mówimy jeszcze, panie redaktorze, ale czy my nie mówimy jednak o tym? To jest nasz parlament, mamy prawo tam się skarżyć na niszczenie demokracji w Polsce. Redaktorze. I teraz nagle okazuje się, że dokładnie to samo robi opozycja i to jest efekt nieporządku? Panie redaktorze, tylko pytanie, czy my nie mówimy o jednak dwóch zupełnie różnych sprawach? Bo czym innym jest chyba ewentualne sfałszowanie wyborów, a czym innym jest przeprowadzanie reformy? Panie redaktor, czym innym jest ewentualne sfałszowanie wyborów samorządowych, a czym innym ustawa, o której wszystkie istotne prawnicze autorytety, jak jeszcze stoją w Polsce, oraz instytucje europejskie uprzedzająco i wstępnie informują, że są de facto pierwszym krokiem do wyjścia Polski z Unii Europejskiej, ponieważ tego porządku z tej ustawy nie da się pogodzić z porządkiem prawnym w Unii Europejskiej, ponieważ członkowie Unii Europejskiej generalnie zgodzili się na trójpodział władzy. Koniec kropka. Pana buła straszy polexitem. Czy ten polexit wierzy Maciej Kożuszek? Wierzę, ale nie w tym sensie. Znaczy... Ja wierzę w rozpatrzenie europejskie. Nie, no bardzo dobrze pan. Ale mówiąc poważnie, problem nie polega na tym. Zgadzam się z argumentem klasycznym, który używa się bardzo często, który użył przed chwilą Adam Roach, z hipokryzji. Rzeczywiście było tak, że przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości prosili o interwencję instytucji europejskiej w przypadku podejrzenia sfałszowania wyborów samorządowych itd. Tylko to nie są inne tematy. To są inne tematy, ale rzeczywiście, jeżeli skupiamy się tylko na tym, że ktoś na forum europejskim skarży się, że rząd w Polsce robi X, to wtedy to są tematy bardzo podobne. Tylko kwestia jest podobna. Ja bym zostawił tą kwestię targowicy i tej retoryki czasem niezbyt mądrej. Natomiast kwestia jest taka. To, co jest luką w całym tym rozumowaniu, jest to, że porządek Unii Europejskiej, prawny, na który wszyscy się tak powołują, on nie jest jakoś precyzyjnie opisany. To są dwie kwestie, to o czym powiedziała Adam Buła. Trójpodział władzy i że sądy mają być niezawisłe. Teraz wiadomo, że żaden sąd nie jest niezawisły w sensie abstrakcyjnym w sposób absolutny. Wiadomo, że w żadnym kraju trójpodział władzy jest zawsze pewną dynamiką, która jest z natury swojej defektywna. Tak? I teraz, jeżeli się mówi, że nie podważalne autorytety orzekły, że porządek Unii Europejskiej, tak? To nie jest tak, że ograniczenie jest do 60 km na godzinę, a my jedziemy 120. To jest tak, że ktoś powiedział, bo wy nie rozumiecie, czym w sensie europejskim jest niezawisłość. Wy nie rozumiecie, czym w sensie europejskim jest trójpodział władzy. A rozumie to kto? Rozumie to marszałek Grodzki. Rozumieją to święci po prostu przedstawiciele opozycji. To jest największy problem całej tej szopki. Nie to, czy ktoś pyta o zdanie pana z Belgii, czy pana z Francji, bo też nie twórzmy fałszywego obrazu, że my nie jesteśmy w tej Unii Europejskiej i jesteśmy w pełni suwerennym państwem i nikt nas nie może tutaj o żadną sprawę zapytać. Tylko sądownictwo nigdy nie było przedmiotem, sądownictwo w poszczególnych krajach nigdy nie było przedmiotem troski ze strony Unii Europejskiej i teraz nagle się stało. Tak, to jest największy problem całej tej sytuacji. Nie to, że marszałek Grodzki się spotyka z panią Jurową, nie to, że ten, tylko że Unia Europejska stwierdziła, zaczęliśmy od wspólnego rynku, potem uwspólniliśmy na przykład rybołówstwo, potem uwspólniliśmy ekologię, potem uwspólniliśmy następne rzeczy, a teraz uwspólnimy sądownictwo i zaczniemy od Polski. Tak? Adam Buła jeszcze a propos marszałka Grodzkiego, czy kolejny temat? Ja chciałbym się w znacznym stopniu zgodzić z Rafałem Kożuszkiem, że rzeczywiście tak to wygląda. Jest tylko jeden problem, znacznie istotniejszy, czy skuteczności
I na tym polega problem rządów PiS-u, że nawet jeżeli mogą mieć, czy chcą mieć rację, to tego się nie robi w ten sposób. Znaczy nie można ciągle wygrywać 27, a teraz 26 do 1, bo tak się niczego nie załatwi, a my naprawdę zostaną pół roku na ostateczne negocjacje. To jest, straciliśmy, znaczy wpisane jest minus 100 miliardów euro. Ale jeżeli my teraz będziemy się w taki sposób tłuc z Jurową, bo przyjęła Grodzkiego, to nie jest najlepszy. Ale przepraszam, to Jurowa ustala budżet, bo jak pan coś przeoczyła, panie redaktorze? Panie redaktorze, co ja mam pani teraz powiedzieć? No, że polityka to jest dość skomplikowany system wzajemnych relacji, nie, no, że Jurowa może spotkać na śniadaniu w bufecie, na którym ciągle według serwis spółek nie ma... Wiesz, jak Czarnecki też może spotkać na śniadaniu w bufecie. Nie, ale panie redaktorze, już poważnie i... Jest jedyny wiceprzewodniczący parlamentu, którego pozbawił on tej funkcji. Panowie, ale już bez może złośliwości i, że tak powiem, przytyków, nie jest trochę tak, że hasło 27.1 to jest taki wygodny wytrych dla opozycji przygotowany właściwie w każdym kontekście, a to 27.1 to było tak naprawdę raz. Nie ma żadnego problemu. Wygrajmy coś konkretnego, wtedy będę pierwszy, który ogłosi sukces rządu premiera Morawieckiego. No bo nie jest tym sukcesem to, żeśmy znowu poszli do kąta, jako jedyni wyłączyli się ze wspólnej polityki. Obiecuję pan, panie redaktorze, nie mówmy, że jesteśmy jedyni, bo teraz rezolucję, w której Polska została wyłączona z celu neutralności klimatycznej, przyjęły wszystkie państwa, tak? Ale czy przyjęły je wszystkie, tę rezolucję przyjęły wszystkie państwa. Więc jeżeli były na przykład inne kwoty wyznaczone w polityce wspólnej rybołówstwa dla rybaków brytyjskich i dla rybaków francuskich i dla rybaków duńskich, to co Brytyjczycy byli to postawieni do kąta, bo były dla nich inne kwoty? No też nie szermujmy tym hasłem, że zawsze w kącie Polska i obrażone. Nie zawsze. Podaję dwa przykłady i panie redaktorze, niestety tym razem nie mogę się z panem zgodzić, bo w tej wspólnej rezolucji było napisane, że okej, okay, jak Polacy nie chcą, to ich nie bierzemy, mają czas do czerwca, leży na stole panowie, słuchaczom, że kiedy poznamy ostateczny budżet, zaproszę redaktora Adama Bułę, żeby to skomentował i zobaczymy, co będzie mówił. I w tym momencie naprawdę musimy kończyć. Maciej Koruszek, Gazeta Polska, Adam Buła, Polska The Times, czyli naszymi gośćmi. Powtórka programu. Autopromocja. Kultura i religia, historia i polityka. Niezależnie od tego, który z tych tematów poruszymy, prędzej czy później będziemy musieli stanąć przed pytaniem o naszą kondycję duchową. W każdą niedzielę po godzinie 19 zapraszam na Życie z duszą czy bez. Filip Temes. Autopromocja. Polskie Radio 24, zbliża się piąta. Czas na informacje. Daniel Szpyra, zapraszam. Iran wysyła informacje, aby nie atakować amerykańskich celów ani cywilów, powiedział w telewizji CBS amerykański wiceprezydent Mike Pence. Według raportów wywiadu Iran zaapelował do wspieranych przez siebie grup paramilitarnych o niepodejmowanie działań zbrojnych wobec Stanów Zjednoczonych. Mamy nadzieję, że Iran nie zostanie wysłuchany, mówi Mike Pence. Z kolei Biały Dom poinformował o rozmowie telefonicznej prezydenta Donalda Trumpa i premiera Izraela Benjamina Netanyahu. Tematem rozmowy były relacje dwustronne oraz sprawy regionalne. Nie podano żadnych szczegółów. Iran przeprowadził wczoraj atak rakietowy na amerykańskie bazy wojskowe na terytorium Iraku. Była to odpowiedź na zabicie 3 stycznia jednego z najważniejszych irańskich generałów, Kasema Sulejmaniego. Polscy żołnierze w Iraku są bezpieczni, sytuacja jest pod kontrolą. To konkluzja spotkania, które odbyło się w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. W rozmowach uczestniczyli m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki oraz najważniejsi dowódcy polskiej armii i przedstawiciele resortów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Spotkanie zorganizowano kilka godzin po tym, jak z terytorium Iranu wystrzelane zostały pociski w stronę amerykańskich baz w Iraku. W jednej z nich stacjonują również polscy żołnierze. Nikomu nic się nie stało, potwierdził po spotkaniu szef PNR minister Paweł Soloch. Nasi żołnierze są tam bezpieczni, to nie był atak skierowany przeciwko polskim żołnierzom. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego dodał, że Polska pozostaje lojalnym sojusznikiem i jako taki będzie kontynuować swą misję w Iraku. Polski kontyngent realizuje zadania, które są ustalone w ramach dowództwa sojuszniczego. Polska cały czas wzywa do deeskalacji napięcia między Teheranem a Waszyngtonem. Po wystąpieniu Donalda Trumpa rodzi się nawet na to szansa,
co przyznał późnym popołudniem w Berlinie premier Mateusz Morawiecki. Jest duża nadzieja, iż sprawy pójdą w lepszym kierunku niż może się jeszcze rano czy w nocy wydawało. Z sytuacją na Bliskim Wschodzie na zamkniętym posiedzeniu zapoznali się też posłowie z Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Dziś w Sejmie był głosowań, a w nim m.in. posłowie zdecydują, czy projekt ustawy budżetowej na ten rok zostanie skierowany do dalszych prac. Dokument zakłada, że wydatki i dochody państwa wyniosą ponad 435 miliardów złotych. W projekcie ustawy budżetowej ponad 66 miliardów złotych zostało przeznaczone na różne cele społeczne, na przykład sztandarowy dla PiS-u program 500+. Te dodatkowe wydatki, Wysoka Izbo, są możliwe dzięki programowi uszczelnienia podatku, dzięki znakomitemu uszczelnieniu podatku VAT i podatku CIT. Mówił w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. Szczegóły projektu przedstawił minister finansów Tadeusz Kościński. Prognozujemy, że w roku obecnym do budżetu państwa wpłynie 196,5 miliarda złotych z tytułu podatku od towarów i usług oraz 32 miliardy złotych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Według szacunków rządu wzrost gospodarczy w tym roku ma wynieść 3,7 PKB rok do roku. Podstawowym czynnikiem tego wzrostu będzie konsumpcja prywatna wewnątrz kraju. Jacek Rutkiewicz, Polskie Radio. Na koniec wielka pytania i głosowanie nad zielonym światłem dla pierwszej fazy Brexitu. Wcześniej brytyjscy posłowie przedyskutują projekt premiera Borisa Johnsona. Nie ma wątpliwości. Dziś przeważy AI. Rząd Borisa Johnsona ma stabilną większość, nie grozi mu też wewnętrzny punkt, tak jak miało to miejsce za czasów jego poprzedniczki Theresy May. Efekt? Dzisiejsze głosowanie to formalność, ale formalność ważna, posuwająca historię Brexitu do przodu. Ustawa to ponad 100 stron tekstu, pozwala na przeniesienie do brytyjskiego prawa postanowień projektu umowy brexitowej zawartej z Unią. Daje też rządowi pozwolenie na ratyfikację ostatecznego kształtu porozumienia. Potem tekst trafi do Izby Lordów i jej członkowie nie są wybierani demokratycznie. Nie mogą więc blokować aktów legislacyjnych, a brytyjska kultura polityczna sprawia, że bardzo mało prawdopodobna jest też próba opóźnienia przyjęcia ustawy. Zjednoczone Królestwo opuści Unię 31 stycznia, ale przez niemal rok niewiele się zmieni. Rozpocznie się bowiem okres przejściowy, drugi, bardziej skomplikowany etap negocjacji ze wspólnotą. Data ewentualnego twardego Brexitu, Brexitu bez umowy, którego boi się większość biznesu, to obecnie 31 grudnia. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Czas na pogodę. Podkarpacie, Małopolska i Lubelszczyzna. Na tych terenach obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed marznącymi opadami deszczu. Kierowcom zalecamy ostrożną jazdę. Poza tym dziś przez cały dzień znowu pochmurno i deszczowo. W Tatrach opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Dodatkowo do południa w centrum kraju prognozowane mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Termometry wskażą dziś na przeważającym obszarze od 4 do 7 stopni. Chłodniej na południowym wschodzie od minus 1 do plus 2, cieplej na zachodzie od 8 stopni do 9. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 5 po 5. Powtórka programu. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Krzysztof Żywocki, zapraszam na liczalne wydanie magazynu Północ Południe. Nie będzie ataku odwetowego Stanów Zjednoczonych na Iran. Prezydent Donald Trump ma nadzieję na deeskalację konfliktu. Iran appears to be standing down, which is a good thing for all parties concerned and a very good thing for the world. Prezydent Andrzej Duda wyjaśnia, dlaczego nie pojedzie do Jerozolimy na obchody rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Miejsce uroczystości upamiętniających Światowy Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu jest na terenie niemieckiego byłego obozu zagłady Auschwitz. Po raz pierwszy od transformacji ustrojowej projekt budżetu państwa nie przewiduje deficytu. Całość wydatków jest finansowana z jego dochodów, bez konieczności zaciągania dodatkowych zobowiązań. Polskie Radio 24. Północ, południe. To policzek w twarz Amerykanów, tak najwyższy przywódca duchowy Iranu mówi o ataku rakietowym na bazę sił Stanów Zjednoczonych w sąsiednim Iraku. Miał to być odwet za zabicie przez Stany Zjednoczone najważniejszego irańskiego dowódcy generała Qasema Soleimaniego 5 dni temu. Żaden z żołnierzy amerykańskich ani polskich, którzy byli w ostrzałach w bazach, nie zginął ani nie został ranny. A wydarzenie na Bliskim Wschodzie z uwagą śledzi nasz specjalista od tego regionu, Wojciech Zygielski. To przypomnijmy po kolei w takim razie, co się stało. Zacznijmy od tego rakietowego ataku, który miał miejsce ubiegłej nocy. Tak, rzeczywiście. Ten atak rakietowy.
bazy, rakiety kilkanaście według Irańczyków, a 22 według władz irackich. Rakiety, które spadły na dwie bazy, bazę Al-Asad i na kompleks w Irbilu, to są miejsca w północnej części Iraku, gdzie stacjonują amerykańscy żołnierze i zarówno Pentagon, jak i polskie Ministerstwo Obrony mówiło o tym, że żadnemu żołnierzy nic się nie stało. Tak mówił wkrótce po tym ataku jeszcze dzisiaj rano dowódca operacyjny polskiego wojska generał Tomasz Piotrowski. Fakt, że wszyscy żołnierze są cali i zdrowi, zarówno nasi, jak i z informacji wynika, że również żołnierze koalicyjni i pracownicy koalicyjni, wynika głównie ze znajomości procedur bezpieczeństwa i odpowiednio przeprowadzonych procedur bezpieczeństwa. Oczywiście irańskie władze natychmiast poinformowały, że to, co stało się w północnej części Iraku i ten wystrzał rakietowy i atak rakietowy, to była odpowiedź oczywiście na zabicie właśnie generała Kasema Sulejmaniego w ubiegły piątek. Tej nocy Amerykanie zostali spoliczkowani. Ale taka akcja zbrojna nie wystarczy. Oni muszą wycofać się z całego regionu, bo są źródłem korupcji. Tak mówił najwyższy przywódca duchowy Iranu, Ayatollah Ali Khamenei, czyli człowiek, który tak naprawdę sprawuje najwyższą władzę właśnie w Iranie. Podczas tego przemówienia w Teheranie zarówno on, jak i potem prezydent Iranu Hassan Rouhani mówili o tym, że warunkiem końca tego konfliktu jest wycofanie się Stanów Zjednoczonych z regionu, jak słyszeliśmy. To jest jeszcze inna sprawa, jak miałoby do tego dojść, bo zarówno przypomnijmy irackie, że z jednej strony Stany Zjednoczone mówią o tym, że żołnierze na razie wycofywać nie zamierzają, z drugiej strony rząd Iraku mówi o tym, że otrzymał pismo w tej sprawie od właśnie amerykańskich dowódców, że to wycofanie się już rozpoczęło. Pentagon temu zaprzecza, niemniej jednak wydaje się, że Irańczycy powiedzieli, że okej, konflikt jest już zakończony. No, niejako w odpowiedzi na ten irański atak dziś po południu polskiego czasu ze specjalnym oświadczeniem wystąpił amerykański prezydent Donald Trump. Co wynika z jego słów? Jakich ruchów po tym, co zapowiedział prezydent Trump, możemy w najbliższych godzinach, w najbliższych dniach się spodziewać? To, o czym mówiłeś na samym początku magazynu, to, że Donald Trump nie zapowiedział ataku odwetowego z kolei na Iran za ten nocny ostrzał, to jest chyba najważniejsze przesłanie. To jest taka sytuacja, kiedy najważniejszym jest to, co nie padło w oświadczeniu, bo rzeczywiście wszyscy czekali, czy padnie zapowiedź takiego ataku. One nie padły, zamiast niej padły, no, dla Irańczyków może niekoniecznie mniej bolesne, ale jednak w perspektywie takiej globalnej, w perspektywie strachu o wojnę na Bliskim Wschodzie, dużo bardziej miękkie zapowiedzi ekonomicznych sankcji. Stany Zjednoczone nałożą na ten moment kolejne ostre sankcje ekonomiczne na irański reżim. Te silne sankcje będą obowiązywać, dopóki Iran nie zmieni swojego zachowania. Donald Trump mówił też, że chce, żeby NATO bardziej zaangażowało się na Bliskim Wschodzie. Tu jest kolejna niewiadoma, bo z tego, co wiemy, to na ten temat Donald Trump wieczorem polskiego czasu rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem przez telefon. W takim krótkim komunikacie, które NATO wydało, jest tylko mowa o tym, że ta sprawa będzie przedmiotem obrad dyplomatów, NATO ministrów natowskich. No ale nie wiemy, co by to miało znaczyć, zwłaszcza, że przypomnę, w tej chwili w Iraku są dwie misje międzynarodowe. Jedna to ta międzynarodowa koalicja walcząca przeciwko tak zwanemu państwu islamskiemu, koalicję pod wodzą Amerykanów. Druga to misja szkoleniowa natowska, która ma do właśnie szkolić irackie wojska. Obie te misje zostały po zabójstwie generała Kasema Sulejmaniego ze względów bezpieczeństwa zawieszone. Jak wspomniałem wcześniej, trwają dosyć takie przepychanki słowne odnośnie tego, czy wycofywanie Amerykanów będzie, czy nie będzie, czy się już zaczęło, czy może się w ogóle nie zacznie. Niemniej jednak no to większe wejście NATO zamiast tylko i wyłącznie Amerykanów do Bliskiego Wschodu jest na razie bardzo, bardzo enigmatyczne. No a skoro mówimy o NATO, to oczywiście musimy przypomnieć jeszcze jedną bardzo ważną kwestię, że no, częścią tych sił natowskich w Iraku są również polscy żołnierze. No, co te wszystkie informacje, o których teraz rozmawiamy, w praktyce mogą dla polskich wojskowych oznaczać? I to też jest pytanie i też to jest zagadka, dlatego że rzeczywiście ci żołnierze, którzy wchodzą w skład koalicji przeciwko ISIS, nie są w samym Iraku, a na przykład Kuwejcie, ale już żołnierze, którzy są częścią misji szkoleniowej NATO, są na przykład właśnie w ostrzelanych dzisiaj wieczorem czy dzisiaj w nocy bazach w
Iraku. Jak na razie wiemy tylko tyle, że żołnierze są bezpieczni, że polskie wojsko zawiesiło, tak jak i cała misja natowska, czynności tam na miejscu, ale nie ma informacji, wojsko tutaj zasłania się kwestiami bezpieczeństwa, czy ci żołnierze z Iraku zostali przerzuceni na przykład do Kuwejtu, czy Jordan, czy są też na miejscu w Iraku. No możemy się domyślać, że skoro byli w ostrzelanych bazach, to przynajmniej część z nich jest jeszcze w Iraku, ale to są tylko i wyłącznie nasze domysły. Wiemy natomiast, że no coś trzeba będzie zrobić, że sprawa dzisiaj była omawiana między innymi przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Wiemy też z kolei, co dzieje się z polskimi dyplomatami, a konkretnie z polską ambasadą w Iraku, bo polska dyplomacja Czaputowicz została wycofana do kraju na prośbę Brytyjczyków. No to w takim razie na koniec jeszcze jedna kwestia. Ona nam trochę umyka, kiedy rozmawiamy o tym konflikcie na Bliskim Wschodzie. No ale dziś rano doszło do wydarzenia, które przez niektórych jest no przynajmniej w pewnych spekulacjach z tym całym zamieszaniem łączone. Mowa o katastrofie ukraińskiego Boeinga, który rozbił się tuż po starcie z lotniska w Teheranie. Przypomnę, że 167 pasażerów oraz 9 członków załogi w tej katastrofie zginęło. No i natychmiast oczywiście to tragiczne wydarzenie zaczęto w jakiejś mierze łączyć z tym, co się w tej chwili dzieje na Bliskim Wschodzie. Na ile ta tragedia, no, może cały ten proces jeszcze skomplikować? Myślę, że jak na razie, póki nie ma no, choćby cienia podejrzeń, że może to mieć związek z tym konfliktem bliskowschodnim w sposób taki bezpośredni, no to to wszystko, o czym mówisz, to są takie, nazwijmy to, twitterowo, facebookowo, media społecznościowo spekulacje, które nie należy chyba, co do których nie należy chyba przywiązywać większej wagi, przynajmniej jeśli chodzi o to, o ten związek jednego z drugim. Tylko, że oczywiście związek istnieje, jeśli chodzi o badanie przyczyn tej tragedii, bo przypomnijmy, że zazwyczaj pojawiają się eksperci z danego kraju, z komisji badania wypadków lotniczych, czy też odpowiedników takich komisji, oraz zazwyczaj pojawiają się też producenci samolotu, który się robi. W tym wypadku mimo to Boeing. Tak, no i tutaj jest oczywiście pokłosie tego konfliktu, słownego konfliktu, czy też takiego ograniczonego konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, bo Iran zapowiedział, że nie spuści amerykańskich ekspertów z Boeinga i nie prześle im też czarnych skrzynek, co powiedzmy sobie szczerze, może bardzo mocno utrudnić to śledztwo w sprawie przyczyn tej katastrofy. Tak jak mówię, nie ma na razie żadnych informacji, które mogłyby chociaż w jakiejś niewielkiej mierze sugerować, że jedno z drugim, czyli że ta katastrofa mogła mieć związek z tymi niepokojami na Bliskim Wschodzie, ale z drugiej strony przypomnijmy, że koncern Boeing to jest firma, która cały czas zmaga się z kwestią Boeingów 737 MAX. Ten samolot, który rozbił się, to był co prawda Boeing 737-800, ale był on również dość nowy. W związku z tym na pewno firma Boeing bardzo chciałaby w obliczu ogromnych przecież problemów z tym najnowszym typem, najpopularniejszego pasażerskiego samolotu świata, chciałaby pewnie te czarne skrzynki obejrzeć, bo być może to tam też jest coś, co naprowadziłoby ekspertów z Boeinga do sposobów, w jaki mogą rozwiązać kryzys wokół MAX-ów, no i też oczywiście wyjaśnić tę katastrofę dzisiejszą. Więc to na pewno utrudni, natomiast ani władze nie chciały wiązać jednego z drugim. No i póki nie ma czegoś takiego, póki specjaliści nie znajdą jakiegoś tropu, który łączyłby to z konfliktem bliskowschodnim, to myślę, że na razie ta sprawa, jakkolwiek tragiczna, ale pozostaje jednak sprawą osobną. To w takim razie ten temat zostawmy. Powróćmy jeszcze na chwilę do polskich żołnierzy stacjonujących w Iraku i do polskiej ambasady. Jak w tej chwili wygląda oficjalne stanowisko polskiego rządu co do przyszłości polskich żołnierzy i ich sytuacji? To stanowisko jest, można powiedzieć, dość enigmatyczne, bo to jest stanowisko mówiące o tym, że czuwamy nad bezpieczeństwem polskich żołnierzy i decyzje zostaną podjęte wkrótce. Ono jest dlatego enigmatyczne, że polscy żołnierze nie są tak sami. Tak jak wspomnieliśmy, oni są częścią albo misji natowskiej, albo tej misji międzynarodowej pod wodzą Amerykanów. Jest jasne i oczywiste, że Polacy tutaj samodzielnych decyzji nie podejmują, no bo w końcu działamy w ramach sojuszu, ale oczywiście ta współpraca wielostronna jest i zapewne te najbliższe godziny albo dni pokażą,
jak będzie wyglądała sytuacja z misją natowską. Tu znowu wrócę do dzisiejszej rozmowy telefonicznej sekretarza generalnego NATO i prezydenta Donalda Trumpa i do tej zapowiedzi, że ministrowie natowscy również będą tę sytuację omawiać. Ministrowie natowscy zbiorą się za miesiąc, ale być może wcześniej będziemy mieli jakieś odpowiedzi co do tego, co w tej sytuacji zrobić. Bo z drugiej strony pamiętajmy o tym, że parlament iracki jednoznacznie uchwalił rezolucję, która polskiego opuszczenia kraju. Ta rezolucja nie jest wiążąca, ale pokazuje nastroje i NATO jako Sojusz Północnoatlantycki raczej nie będzie chciało być w danym kraju wbrew woli władz tego kraju. Faktem jest jednak, że oprócz żołnierzy to jest jeszcze kwestia dyplomatów, stąd wspomniany przeze mnie minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, który mówił o tym, że polska ambasador w Iraku została wycofana do kraju na prośbę brytyjczyków. Polski ambasador pani Banksa stacjonuje w placówce brytyjskiej, która zapewnia bezpieczeństwo. Zgodnie z decyzją Brytyjczyków została poproszona o wyjazd i znajduje się teraz na terenie Polski zupełnie bezpieczna. Dodajmy tylko, że większość placówek dyplomatycznych w Iraku mieści się w tak zwanej zielonej strefie albo w międzynarodowej strefie, bo tu są dwie nazwy. To jest ścisłe centrum Bagdadu, ściśle strzeżone zresztą przez żołnierzy amerykańskich, ale i irackich. Polska ambasada, pamiętamy, po ataku na ambasadora, na byłego ambasadora właśnie w Iraku, Edwarda Pietrzyka w 2007 roku została przeniesiona z dzielnicy Karada właśnie tam do centrum Bagdadu, no i stąd to jakby dzielenie pomieszczeń, czy też stacjonowanie polskich dyplomatów też dzięki uprzejmości Brytyjczyków, stąd to właśnie Brytyjczycy poprosili polską ambasadę o wyjazd. Oczywiście to jest jeszcze kwestia tego, jak w ogóle będą się kształtowały relacje Iranu z Polską, bo przypomnijmy, że Polska bardzo blisko współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi. Te najnowsze kontrakty wojskowe, najnowsze zakupy broni, częste wizyty Andrzeja Dudy u Donalda Trumpa i odwrotnie. To są też te czynniki, które od razu zadały pytanie o to, w jaki sposób Iran będzie teraz po zabiciu przez Stany Zjednoczone generała Kasema Soleimaniego patrzył na Polskę. Dzisiaj zresztą w Warszawie irański ambasador w Warszawie o to był też pytany na takiej konferencji prasowej, którą zorganizowano. Zapewniał, że więzi Polski i Iraku nie zostaną osłabione. Innymi słowy, że te relacje będą dobre i jednak Irańczycy nie będą w ten sam sposób traktować Polaków jak Amerykanów, a przypomnijmy, że te antyamerykańskie nastroje w Iranie są w tej chwili dość powszechne. Natomiast z drugiej strony zaznaczył na tej właśnie konferencji, że Polacy nie mogą aż tak blisko być ze Stanami Zjednoczonymi. Taka przynajmniej jest jego opinia. Ale to mamy sytuację. Polska w Iraku była, jest i będzie przyjacielem narodu irańskiego. Naszym przyjaciołom z Polski radzimy jednak, aby nie schodzili na dno czerwonej linii zrzuconej im przez Amerykanów. Chodzi o to, aby Polska miała swoją własną, niezależną od agresywnych amerykańskich działań. Doświadczenie pokazuje bowiem, że Stany Zjednoczone porzucały nawet swoich najlepszych sojuszników. I oczywiście trudno teraz wyrokować w tym momencie, bo jest jeszcze zbyt wcześnie po atakach i tej eskalacji napięcia, na ile te stosunki również polsko-irańskie mogą zostać nadszarpnięte, na ile na przykład jak coś, co ma związek z Polską, mógłby stać się celem ataku, ale wiele naprawdę wskazuje w tej chwili na to, że obie strony chciałyby teraz deeskalacji tego konfliktu, że każda strona uważa, że w jakiś sposób czuje się zwycięska, w związku z tym nie będzie podejmować nowych ataków. Tak można to odczytywać. To przemówienie Donalda Trumpa dzisiejsze i wcześniejsze deklaracje irańskich władz. Stąd też większość analityków mówi, że teraz wszystko powinno za jakiś czas wrócić do tak zwanej sytuacji business as usual. Czy wróci, to oczywiście się okaże. Faktem, że to, co działo się w Iraku i Iranie od ubiegłego piątku, jest największą eskalacją konfliktu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi od 1979 roku. Przypomnijmy, wkrótce po tym, jak władzę w Iranie przejęli islamiści Ayatollahowie i dokonała się rewolucja islamska, doszło do ataku na amerykańską ambasadę. Tam wzięto zakładników, którzy przez długie dni byli właśnie przetrzymywani. Od tego czasu nie mieliśmy jeszcze do czynienia z taką eskalacją, o jakiej mówimy teraz z ostatnich dni. Nasz specjalista z spraw Bliskiego Wschodu, Wojciech Zygielski, bardzo dziękuję za informację. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24.
A w magazynie Północ-Południe zmieniamy temat. Premier Mateusz Morawiecki podczas szczytu gospodarczego w Berlinie mówił o polskiej gospodarce i możliwościach inwestycyjnych w Polsce. Na szczycie byli obecni przedstawiciele największych firm niemieckich i światowych. Powiedział potem dziennikarzom, że zachęcał duże firmy do zwiększenia zaangażowania inwestycyjnego na polskim rynku. Pokazywałem tutaj, na czym polega nasz nowy model gospodarczy, jak to się dzieje, że Polska, która w jednym czasie stabilizuje swoją sytuację budżetową, jest w stanie wydawać sporo pieniędzy na politykę społeczną, a jednocześnie wypełniać swoje zobowiązania wobec Paktu Północnoatlantyckiego, czyli 2% środków wydawanych na politykę obronną i w tym samym czasie jednocześnie też wydawać sporo na rozwój infrastruktury. Premier Morawiecki mówił, że jego wystąpienie spotkał się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli biznesu. Wielu z nich jest obecnych w Polsce, ale wielu rozważa zainwestowanie w Polsce. Nam oczywiście zależy na tym, żeby w Polsce pojawiało się jak najwięcej projektów. Zwłaszcza zależy nam, żeby pojawiało się jak najwięcej projektów greenfield, czyli takich od nowa stawianych fabryk. Zwłaszcza też zależy nam na projektach innowacyjnych i o tym też tutaj na szczycie ekonomicznym była mowa. Według premiera Polska jest już silnie zakorzeniona w europejskich mechanizmach gospodarczych i staje się lokomotywą wzrostu dla Europy. Przedrząd uczestniczył w Berlinie w prestiżowym Belt Economic Summit, który jest organizowany przez niemieckie wydawnictwo Axel Springer. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Prezydent Andrzej Duda powiedział podczas świąteczno-noworocznego spotkania z przedstawicielami społeczności żydowskiej w Polsce, że właściwym miejscem obchodów Dnia Pamięci Obchodów Ofiar Holokaustu jest były niemiecki obóz Auschwitz-Birkenau. Dzięki Dudzie ustanowiono rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. W tym roku obchody 75. rocznicy wyzwolenia. Tego miejsca odbędą się także w Jerozolimie 23 stycznia. Prezydent powiedział też, że nie ma trudnej relacji między Polską a Izraelem, a jeśli być może kłopotliwa relacja dla pewnych grup wpływowych środowisk, które organizują uroczystości w Jerozolimie. Prezydent wyjaśnił, że mimo zabiegów dyplomatycznych podczas uroczystości w Jerozolimie nie przewidziano jego wystąpienia, dlatego nie weźmie udziału w tej uroczystości. Głos mają zabrać tam przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Rosji i Francji. Andrzej Duda zapowiedział, że 27 stycznia odda hołd ofiarom Holokaustu w Oświęcimiu. Miejsce uroczystości upamiętniających Światowy Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu jest na terenie niemieckiego byłego obozu zagłady Auschwitz. Były ambasador Izraela w Polsce, Szeban Weiss, zaznaczył, że stosunki polsko-izraelskie są skomplikowane i to nie pierwszy raz, kiedy dochodzi do trudnej sytuacji. Dyplomata dodał, że i on, i obecny ambasador Izraela w Polsce, Aleksander Ben-Zwi, mają do wykonania zadanie. Rozszerzać mosty porozumienia między naszymi narodami. Andrzej Duda wyraził nadzieję, że w związku z 75. rocznicą wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau wszystkim ofiarom zostanie oddany należyty hołd. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Henryk Kowalczyk mówił w Sejmie podczas pierwszego czytania projektu budżetu na 2020 rok, że projekt ten jest nie tylko zrównoważony, ale ma też ambitną politykę wydatkową. Minister środowiska zaznaczył, że wydatki na cele społeczne w proponowanym projekcie budżetu przekraczają 66 miliardów złotych. To jest 3,5 raza więcej niż na przykład w latach 2013-2014. 3,5 raza więcej, pragnę podkreślić. Budżet obejmuje, przypomnę, o których po programach wtedy nawet pomarzyć ludzie nie mogli, między innymi finansowanie programu 500+, na każde dziecko. My nawet w kampanii wyborczej nie zakładaliśmy aż tak optymistycznych rozwiązań. Wtedy mówiliśmy o drugim i następnych. Na ten cel przeznacza się ponad 40 miliardów złotych. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Izabela Leszczyna podkreślała, że brak deficytu to m.in. efekt przeniesienia ponad 28 miliardów złotych wydatków poza budżet państwa. Według byłej wiceminister finansów projekt budżetu państwa na 2020 rok to kreatywny zabieg księgowy. Prawdziwy, strukturalny, czyli oczyszczony z wszystkich manipulacji, sztuczek, deficyt sektora finansów publicznych w roku 2020 wynosi 52 miliardy złotych. Taki jest prawdziwy deficyt państwa polskiego w roku 2020. Bo powtórzę, państwo to nie tylko budżet, państwo to nie tylko premier i rząd i ministrowie z PiS-u.
Projekt ustawy budżetowej na rok 2020 gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo finansów publicznych, przekonywał z mównicy sejmowej minister finansów Tadeusz Kościński. Podkreślił, że po raz pierwszy od 1989 roku projekt budżetu nie zakłada deficytu. Należy podkreślić, że jest to projekt o najwyższych w historii przewidywanych dochodach budżetu państwa ogółem.